Witam na kanale Gips Karton i tak dalej. We wcześniejszych filmach już pokazywałem m.in. cięcie wełny. W tym wideo chciałbym bardziej opowiedzieć o nożu, którego używam do cięcia wełny. Jest to nóż marki Hultafors. Ma symbol Franciszek Grażyna Katarzyna. Tu od razu widać na brzegu, na boku noża jest podziałka co centymetr z zaznaczonymi wymiarami tam 5, 10, 15 i tak dalej. Ostrze ma długość 30 cm. Wysokość ostrza, tutaj ta wysokość to jest 5 cm. Rękojeść tworzywa sztucznego, typowo ukształtowane dla dużych noży z takim zabezpieczeniem przed ześliźnięciem się dłoni, czy to na ostrze, czy w ogóle z noża, gdy się zatnie gdzieś w materiale. Zęby są wykonywane metodą szlifowania. Tu nie ma rozwierania blachy, tak jak w przypadku niektórych noży, gdzie blacha jest najpierw rozginana i dopiero później szlifowana. Tutaj jest to wykonane metodą szlifowania, tylko i wyłącznie. Co można jeszcze powiedzieć tak ogólnie o tym nożu? Tworzywo tej rękojeści, no, dla mnie przynajmniej daje taką, w porównaniu z innymi nożami, czuję się tą pewność chwytu, mimo tych zabezpieczeń. Ta rękojeść dobrze się trzyma, ten nóż w ręku. Drugą taką rzeczą, która troszeczkę mnie zaskoczyła, nie próbujcie tego sami w domu, to, że ten nóż sprawia wrażenie tępego. Czyli tak jakby no, były kłopoty z. No, tak czułem, że mogą być kłopoty z cięciem, z przecięciem czegokolwiek. I nawet w pierwszej chwili po zakupie miałem plan, żeby ten nóż przeostrzyć, ale najpierw wolałem wypróbować go faktycznie w użyciu. Co tu jeszcze tak bezpośrednio o nożu? No tyle. Samo cięcie, w przeciwieństwie powiedzmy do noży, tych, których zęby są ostrze skształtowane poprzez to rozginanie blachy i szlifowanie, ten nóż pozwala na przecięcie wełny poprzez jedno przeciągnięcie. Nie musimy ciąć tak jak piłą, moja twoja, nie rozdziera, to zresztą zaraz pokażę. Tak wygląda przecięta wełna. Gładkie, idealne cięcie, żadnych poszarpań, żadnych rozdarć, żadnego rozrywania materiału. Także cięcie jest idealne. Teraz wezmę kawałek styropianu. Mam takie reszki po okapie i mam też kawałek styropianu podłogowego, twarda piątka. Taki skrawek się tutaj uchował. Pozwolę go sobie przeciąć. Będę ciął z ręki, więc jeżeli gdzieś tam pojadę w bok, to proszę się tym nie martwić. Żeby równo uciąć, trzeba po prostu sobie zaznaczyć tą linię cięcia. Tutaj niestety tą metodą moja twoja trzeba ciąć i cięcie wygląda w ten sposób. Takie, nie ma tutaj zbyt dużego poszarpania tego materiału. Krawędzie jak widać są równe. I styropian o grubości 15 cm. Płatkę sobie wezmę. Przetnę go tak wzdłuż. Też będę ciął bez przymiarki żadnej. Najlepiej jest ciąć w ten sposób. No, oczywiście kładąc
ten arkusz. Wyciniemy. Wyciniemy w ten sposób. Pod koniec cięcia warto jest ułożyć ten styropian, to miejsce cięcia, podłożyć coś pod to miejsce cięcia i końcówkę przeciąć już w ten sposób. Zabezpieczy to końce styropianu przed wyłamywaniem. Nie ma ryzyka, że przy cięciu ukruszymy tutaj narożnik. Cięcie wygląda w ten sposób. Także jest również jak na cięcie nożem, trzeba powiedzieć, że jest idealne. Bardzo mało przy cięciu produkuje się dość mało tego odpadu, tego granulatu. To też myślę ma dość duże znaczenie. Co jeszcze? Tą podziałkę można wykorzystywać w momentach, kiedy musimy wykonać jakieś nacięcie głębokie na określoną głębokość. Możemy wbić ten nóż i wycinać materiał. Daje się również ciąć wąskie paski. Wytnę z ręki, więc bez zaznaczenia linii cięcia. Można spokojnie cienkie paski wycinać, szczególnie gdy tam na przykład przy pracach na elewacji gdzieś potworzyły nam się mostki, szczeliny pomiędzy płytami. Można tym nożem wycinać bardzo wąskie takie wstawki do uzupełniania ubytków. To by było, myślę, chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten nóż, o tym tępieniu się, o tym, że on jest tępy. To nie róbcie tego sami w domu. Mogę w ten sposób pokazać na całej długości, że po prostu, no, mówię, sprawia wrażenie niesamowicie tępego noża, który, no, co jak co, ale wełny nie będzie w stanie przeciąć. To by było tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia.